Hej. Peace and love, czyli pokój i miłość. Witajcie na moim live'ie socjologii złodziejstwa. Dzisiaj wyjątkowy temat związany z dzisiejszym świętem, mianowicie z walentynkami. I będziemy mówić o tym, jak się kształtowały relacje seksualne. Przepraszam. Wśród hominidów, później wśród Dobry Wieczór, Dziadek Kiełbasa i Szle. Michał, witaj, Wojt 157, witaj. Czyli jak się kształtowały te relacje i w jaki sposób dochodziło do tego, że wykształcił się system monogamiczny. On nie jest wyjątkowy, on się zdarza wśród zwierząt. Jest to jedna ze strategii takich ekonomiczno-społecznych, bo tu mamy do czynienia, wiesz co, Hania, tak, często o tym słyszę, natomiast wszyscy hipisi wyglądali jak Jezusy, więc no powiedzmy, że zrobiliśmy niezłą rewolucję na świecie od 60 lat. No. Ale to miłe słowa, bo Jezus jest bardzo takim, no, jednym z najbardziej wpływowych. Dzięki. To miłe, tak, miłe. Natomiast to tylko wygląd. Człowiek już na starość, że tak powiem, dużo traci. Słuchajcie, i opowiemy sobie o tym. Słuchajcie, tylko pamiętajcie, że wszystko, o czym ja mówię, niezależnie czy to fizyka kwantowa, czy teoria ewolucji, czy nie wiem, jakieś prawo administracyjne, czy bo powiedzmy jakieś tam szczegółowe przypadki zastosowania prawa karnego. Witaj, kolego, z moim zdjęciem. Czy zrobiłeś już ten filmik, o który cię prosiłem? Witaj, Aniu, peace and love, miło cię widzieć. Wiesz co, nie byłem w Choroszczy nigdy, ale muszę się tam wybrać, bo dużo ludzi mnie pyta o Choroszcz. To musi być jakieś ciekawe miejsce. Czyli tak jak mówię, co, o czymkolwiek bym nie mówił, to i tak zawsze mówię o tym w kontekście. W Tworkach też nie byłem, ale też chyba ciekawe miejsce, Wojt 157. Co możesz o tym opowiedzieć? Tom, jak zresztą na jakiej muzyce się... Znaczy na rocku, na bluesie i na później trochę jazzu, no i takie różne rzeczy. Tak, słuchajcie. O, Master of Light, witaj, hey, peace and love. Trudno, no Wojt, chyba jest jakiś ku temu powód. Natomiast no, ja bym ci doradzał zastanowić się nad swoim życiem i zmienić je na tyle, żebyś nie musiał być zamykany w Tworkach co jakiś czas. Oczywiście, o ile na przykład brać regularnie leki, to jest podstawa, w ogóle podstawa tego, żeby nie trzeba być zamykanym w Tworkach. Master of Light, dzięki serdecznie. Tak, kolego, z moim zdjęciem. Dzięki, że tu jesteś. Dzięki, że przychodzisz do mnie i ja ci nie muszę płacić. Bo jesteś bardzo dobrym takim przykładem bliźniego, którego mimo wszystko należy kochać. Pamiętajcie, niezależnie od tego, o ile nie jest niebezpieczny, znaczy, słuchajcie, nawet bliźni, który biegnie na nas z nożem, to powinniśmy go kochać i tą miłość powinniśmy przejawić w takich formach obezwładnienia go i odebrania mu tego noża, żeby mu nie robić krzywdy. No. Powiem ci, że jesteś, wyglądasz na takiego w miarę inteligentnego człowieka, więc poradzisz sobie z tym, żeby przeanalizować któryś z moich filmów i poddać go druzgocącej krytyce, ale merytorycznej. David, o, następny. Witaj, witaj. Ciebie też.
kocha Jezus, więc ja też chcę Cię kochać, chociaż ja wiem, czy chcę, ale w każdym razie muszę. Muszę, bo jesteś bliźni. Dobra, słuchajcie. Aha, dobra, najpierw przeczytam oczywiście kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. To właśnie tak, będę gadał z wami. Elfka, hej, peace and love, witaj, 1988. O, jesteś z tego roku, co moja córka. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiesz co, Aniu, no taka jest rola takich ludzi, ale oni są dla nas cenni, bo my możemy na ich przykładzie pokazywać innym ludziom, jakie są zaburzenia komunikacyjne w systemie społecznym. Także, no, tak, wiesz, ale pamiętaj, Aniu, zawsze decyzja należy do ciebie i ja jej nie będę kwestionował, natomiast mam nadzieję, że nauczysz się również tolerancji przy mnie. Dobra. Tak. Czekajcie, bo ja tutaj. Właśnie. I słuchajcie, dzisiaj nie będziemy czytać o spółdzielczości. Dzisiaj są walentynki, więc porozmawiamy sobie o relacjach seksualnych, jak również o relacji między właśnie relacjami seksualnymi, a medium miłości. I na przykład musimy sobie uświadomić, że emocje, które przeżywamy, kiedy na przykład budujemy relację seksualną, kiedy na przykład wchodzimy w jakiś związek, kiedy na przykład też tu jest Mazur. Nie, nie, to nie ten Mazur z TikToka, to może jakiś inny. Dobra, więc dziś wszystkich kocham. No i bardzo dobrze, więc postaraj się, Aniu, dzisiaj wyjątkowo pokochać tego gościa z moim zdjęciem i tego drugiego, który coś tam wypisuje. I dla was wszystkich, którzy tu jesteście, proszę was o to, żeby życzyć tym naszym bliźnim, którzy tam komunikacyjnie, drago, hej, witaj, którzy komunikacyjnie, że tak powiem, są zdezorientowani komunikacyjnie. Dzięki, dzięki za komplement. Wiesz co, Wojt 157 lat posiadam dużo. Nawet powiedziałbym w ciu, ale nie mu homeostat. Karanba Wiesio, homeostat jest łącznikiem pomiędzy po pierwsze ścieżką energomaterialną, a ścieżką komunikacyjną, to taki najprostszy, natomiast jest również połączeniem pomiędzy podsystemami wewnątrz systemu, jak również pomiędzy, tak, setka przekroczona już dawno, zwłaszcza na autostradzie. To połączenie homoseksualisty z aerostatem, takim samolotem. Drogi kolego z moim zdjęciem, aerostat nie jest samolotem, tylko jest bardziej balonem.
czy organizm może być homeostatem. Wiesz co, homeostatem są procesy regulujące organizmy. Czyli na przykład, jeżeli, bo organizm jako taki jest systemem, natomiast homeostat jest pewnym elementem systemu i jest sekwencją procesów zachodzących w tymże systemie. O, Baluń, hej, witaj, witaj. O, miło Cię widzieć. Słuchajcie, przy okazji jest tu 13 osób na live'ie. Wiesz co, nie jestem joginem, bardzo, bardzo żałuję. Znachorem też nie jestem, się nie znam. Natomiast jestem socjologiem, Elfka, wiesz. Trochę tam się zajmowałem tai chi, ale już tak się zestarzałem, że już nawet na tai chi jestem za stary. Czy onanizm wzmacnia organizm? Oczywiście szczurołapie jest wzmacniający, ale dużo bardziej wzmacnia organizm relacja z taką prawdziwą kobietą, nie taką, która jest... O, mój pies się nauczył otwierać drzwi. Słuchajcie, siedź tu. Dobrze, siedź. W każdym bądź razie jasnoczucie. O, fajna ten. Pozdrawiam serdecznie. Peace and love. Słuchajcie. Coś chciałem powiedzieć. No właśnie. Bo chciałem wam opowiedzieć tantra socjologii złodziejstwa. Właśnie, słuchajcie. Mam taki pomysł, bo kiedyś napisałem książkę Socjologia złodziejstwa i zastanawiam się, czy, bo ona jest wydana w formie e-booka, tylko że prawdopodobnie tam nikt jej jeszcze nie przeczytał, bo ona jest w takim wydawnictwie, o którym mało kto słyszał, czyli tak naprawdę niszowa. I teraz pytanie, czy dziś będzie o wyższości? Nie, nie będzie. Dziś będzie od wyższości relacji seksualnych nieskrępowanych nad skrępowanymi. Chociaż z drugiej strony, czy można gdzieś zakupić wersję papierową twojej książki? Właśnie, chciałem się was o to spytać, bo tutaj kolega na czacie przeprowadziliśmy dyskusję i powiedział, że w razie czego może lubisz ministrę edukacji. Słuchaj, każdą ministrę, jeżeli jest fajna i fajnie ten ma ładną sylwetkę i w ogóle uśmiecha się ładnie, jest ładna w ogóle z buzi, to a każda kobieta jest ładna, więc lubię, tak, oczywiście, że lubię, natomiast mogę się nie zgadzać na przykład z pewnymi posunięciami. Piotr, czyli w każdym razie, słuchajcie, mam pytanie, czy przynajmniej trzy osoby z tego live'a byłyby chętne kupić moją książkę w wersji papierowej. Ona miałaby kilkadziesiąt stron, czyli byłaby wielkości pewnie tej Karanbawiesio, tak? No to dobrze, to już... O, druga osoba... Dwie, dobra. Jestem archaiczny. Tak, oczywiście, bo ja tak. Aha, no to mamy trzy osoby, które zadeklarowały, o nawet cztery. Chociaż wiesz co, powiem ci, facecie z twarzą moją na zdjęciu, co do ciebie, to nie jestem pewny, czy byś wysłał przelew. O, hej, witaj, DJ Danielu, witaj. O kurczę, no to słuchajcie, to dobra. To w takim razie ja porozmawiam z tym kolegą, który tu jest na live'ie przez czata i prawdopodobnie zrobimy takie preskrypcje czy coś takiego. On mi mówił, że jeżeli by się udało, to wtedy... Słuchaj, ja jestem orientacji socjologicznej, z tym, że z orientacją systemową, przepraszam, ja z podejściem systemowym. Z Rzymian można. Co z Rzymian? Aha, preorder.
A no właśnie, tak, Baluń, bo to właśnie kolega Baluń zajmuje się takimi sprawami i bardzo, bardzo. Czyli słuchaj, wiesz co, to, bo ja się już tak rozglądałem, spokojnie możemy wydać. Oczywiście, słuchajcie, wszystkie te egzemplarze będą z osobistym moim podpisem. Nie mów nic o Żydach dzisiaj, nie powiem. To znaczy, ale wiesz, skoro już napisałeś, to muszę powiedzieć, że chciałbym, żebyście wycofali swoją armię ze strefy Gazy i przestali zabijać Palestyńczyków. Dobrze, Danielu, DJ Danielu? Czy lubię osoby poselskie? Słuchajcie, hipisi lubią wszystkich ludzi i dopiero kiedy jakiś człowiek bardzo, bardzo się stara, żeby go nie lubić, to wtedy i tak go lubimy, ale stosujemy środki zapobiegawcze, żeby się do nas nie mógł zbliżyć. Free Palestine. Tak, oczywiście. Znaczy, no tak, generalnie. Czy Polska powinna przyjmować osoby uchodźcze? Wiesz co? No, przyjęliśmy całą masę osób uchodźczych z. Tak, no to Danielu, koniecznie, jeżeli musisz iść do lekarza, powinieneś to zrobić, ponieważ lekarze są bardzo, bardzo przyjaźni wobec ludzi i pomagają im długo żyć. Także tak, to dobry pomysł. Słuchajcie, i teraz tak. Dzisiaj zrobimy taki wstęp, ponieważ dzisiaj są walentynki. Tak, ale jeżeli. To znaczy, słuchaj, no nie każdy, no nie. Ale jeżeli jakiś lekarz jest zły, to jest. Nie podam. Słuchaj, to jest pacyfka, hipisowski symbol pokoju i miłości. Był doktor Mendele? Nie wiem. Lekarz musi być. Aha, był doktor Mendele. Tak, no ale to wyjątkowo tam w tamtych. Tylko pamiętaj, żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska, a doktor Mendele był doktorem faszystowskim, więc no po prostu lekarz musi być koszerny. Albo skoszarowany. Jeżeli będzie wojna, to lekarze zostaną skoszarowani i będą robić, pracować w szpitalach polowych. Dobra. Dobrze. Dam na luz. To komunistyczny. To znaczy, wiesz co? Hipisi tworzyli komuny, ale nie byli komunistami. Także to jest różnica. To jest najgorsze. Znaczy, Elfka, to czy on nie poniesie kary, tego nie wiemy. Jesteś komuchem letkim. Znaczy, wiesz co, jakby tak bardzo, to znaczy w sferze takiej, można powiedzieć, obyczajowej, to pewnie tak. W sferze ekonomicznej to nie jestem ani prawakiem, ani lewakiem, tylko jestem spółdzielcoholikiem, tak. Mam i to do wszystkich, nie podam jakie. Umarł sobie spokoju podczas pływania. Bodajże, tak. Wiesz co, dostał zawał. Natomiast pamiętaj, Elfka, jeżeli stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną, będziemy w stanie odtworzyć każdego z zabitych przez faszystów ludzi, a potem możemy odtworzyć każdego ze zmarłych faszystów. I postawić ich przed sądem złożonym z tych wszystkich zabitych przez nich ludzi. Bo byłoby to wypełnienie elementarnego obowiązku oddania sprawiedliwości tym, którzy. Tak, jestem, natomiast nie piję alkoholu już ze 25 lat z okładem, czyli 25 lat i chyba. Listopad, grudzień, styczeń. O, i prawie 4 miesiące. Tak. Dobra, słuchajcie, czyli teraz wam chciałbym opowiedzieć o facecie, który napisał książkę. Poczekajcie, tutaj sobie go znalazłem. Chciałbym wam opowiedzieć o facecie, który się nazywa.
Cholera, gdzie jest jego? Tak. Desmond Morris. Lubisz kanapkę kurczak z kurczakiem? Tak, owszem, ale wolę kebaba z tego, ofiar komunizmu. Oczywiście, słuchaj, i wszyscy ludzie zamordowani przez komunistów i przez chińskich również i Wietnam, i tych kambodżańskich, ale przez również najeźdźców amerykańskich na Wietnam zostaną też odtworzeni. A potem przed ich trybunałem staną ich mordercy, więc to i na przykład otrzymają karę. I to słuchajcie, to jest bardzo logiczne, to wynika z ogólnej teorii systemów społecznych. Więc słuchajcie, Desmond Morris był, to znaczy, to on ciągle żyje, więc jest. Jest zoologiem, etnologiem i w zasadzie jest również autorem książek. I napisał taką książkę Naga Małpa. I w tej książce opisuje, jak często się myjesz. Ja się nie myję, był on Żydem, nie wiem. Ale czekaj, a Desmond Morris? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie był zwykłym tym Amerykaninem. Do dziś jest ceniona na zachodnich uniwersytetach. Tak. Natomiast jest to no, ideologia zbrodnicza. Natomiast pamiętajmy, ideologia zbrodnicza opiera się i tak o założenia jakieś takie ogólnoludzkie, poczucie sprawiedliwości, poczucie postępu ewolucyjnego i poczucie rozwoju i tak naprawdę pamiętajmy, że na przykład religie były pewnego rodzaju. Mogę opowiedzieć o dowcipie, bo wiesz co, no pewnie, że możesz, jeżeli masz fajny dowcip, to. Aha, i wracając, hipisi się nie myją, natomiast hipisi tarzają się w piasku i na przykład jak się zrobi tam z centymetr dwa brudu, to pod wpływem piasku ten brud. Odpada od organizmu hipisowskiego i ten piasek też bardziej to te pozostałe resztki brudu wytrąca i w ten sposób hipisi czasami bywają czyści albo przynajmniej wypiaskowani, tak. Największy przejaw chrześcijaństwa? Wielki post na Ukrainie. Kurde. Dobre. To jak dziki i świnki. Wiesz co? No tak, poniekąd, tak. No dziki i świnki, zresztą nie tylko. Większość zwierząt myje się, jeżeli nie ma dostępu do wody, bo w wodzie jest oczywiście najbardziej. Black Angel, hej, peace and love. W wodzie jest najbardziej efektywnie, ale piasek jest wtedy, kiedy akurat nie ma dostępu do wody albo ktoś nie lubi wody. Natomiast hipisi też czasami się kąpią, ale nie kąpią się dlatego, żeby uzyskać czystość, ale kąpią się, żeby odczuwać przyjemność kontaktu z wodą. Także to jest ta różnica. Dobra. Book by Morris that examined. I słuchajcie, i on właśnie, i słuchajcie, on w ogóle postawił takie pytanie, bo na przykład antropologowie kultury, oni badają prymitywne plemiona. BMW czy Audi? Słuchaj, Black Angel, na to pytanie odpowiedź jest jedna, ostateczna, nieodwołalna. I jest to najlepsza odpowiedź, jaką w ogóle cywilizowany świat może dać, mianowicie Citroen. No. O, widzisz, nawet napisałeś to, zanim ja to wymówiłem. Zwierzęta muszą mieć zawsze dostęp do wody, człowiek, ja też zbudowany. Jesteś, oczywiście, i dlatego my musimy się na
nawadniać i optymalnie jest pić wodę czystą. Ja niestety piję herbatę, bo jest, uwielbiam herbatę. Przepraszam, ale jak mi wystygnie, to już mi nie smakuje, także musiałem wypić całą, póki ciepła. Dobra. Wiesz co? No nie, absolutnie, Darku, nie, absolutnie to nie. Citroen C5 to najlepszy samochód, jaki stworzyła ludzka cywilizacja. Citroen C5. Lepszym od niego jest tylko jeden samochód. Ja o nim marzę i liczę na to, że w przyszłym roku będę go miał. I on się nazywa, zgadnijcie, jak się nazywa, samochód, który uważam, że jest najwyższym osiągnięciem ludzkiej cywilizacji. No. Citroena. Oczywiście, jakby, jeżeli powstanie spółdzielcza marka samochodu, to wtedy, słuchajcie, to powiem wam dokładnie tak samo. Na przykład ja jestem socjologiem i posługuję się teorią systemów społecznych Nicholasa Luhmanna, która jest najbardziej Passat B4, nie, BMW nie, Fiat nie, Citroen CX nie, ten, którym sam jeździ, nie, Volkswagen nie. Słuchajcie, samochód, o którym marzę i który prawdopodobnie, chociaż też mam jeszcze dwie marki do wyboru, ale najprawdopodobniej nie, to Elfka Tesli. Tesli to dopiero jest testowany, to on jeszcze nie. C6 nie. Słuchajcie, najwspanialszym samochodem stworzonym przez ludzką cywilizację jest Ford Transit. I to z hakiem. Ford Transit z hakiem. I jeszcze tylko, wiecie, nie mogę się zdecydować, czy będzie cały w blasze, czy może będzie furgon taki z tą plandeką, nie? Bo furgon z plandeką można zrobić większy i weźmie więcej palet. Natomiast, no jak nie, jak tak, Black Angel, Ford Transit. Słuchaj, nie. Oczywiście. A jeszcze był Gerald Ford, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. Rower, wszyscy. Znaczy, wiesz co, Elfka, ja bym był za rowerem, ale jak ja ci przewiozę na rowerze taczki i betoniarkę? No niespecjalnie, nie? Więc no. Natomiast w Fordzie Transicie, tym największym, miałem kiedyś takiego, to mi koleś ukradł. Co miałeś kilka kiedyś? Fordów Transitów? No to widzisz. To chyba sam wiesz, że to dobre auta. No, słuchajcie. A wracamy do tego. Czemu nie. Wiesz co, właśnie Baluń, powiem ci szczerze, bo właśnie miałem mówić, że prawdopodobnie Ford Transit, ale jest jeszcze opcja właśnie czy Citroen Jumper. Mam to albo to, te dwa samochody. I możliwe nawet, że zdecyduję się na Citroena, ale powiedziałem wam o Fordzie tak trochę. Ty mi pasujesz do Jeepa. Greta, no Jeepy są dobre, ale jakbym robił. Ale Jeepy, wiesz, jak się robi w rolnictwie, w leśnictwie, a ja robię w mieście. Słuchaj, do Jeepa nie załaduję tyle, co do Forda Transita z przyczepką, nie? Także tu, no, ja, wiesz, ujętym konsumpcjonizmem. Ale to o czym mówisz? Nie, absolutnie Ford Transit ani Citroen Jumper to nie jest konsumpcjonizm, to jest czysta pragmatyka. Konsumpcjonizm jest tam, kiedy prestiż stawiamy ponad pragmatykę. Ogórek tak, ogórek też. W ogóle to powiem wam, jak już bym kiedyś miał tyle wolnego czasu i pieniędzy, że mógłbym sobie pozwolić na konsumpcjonizm taki minimalistyczny, to bym sobie kupił takiego starego właśnie Volkswagena Ogórka, jeszcze takiego, z którym drzwi się otwierały w ten sposób.
I na Ibizie, koło takiej knajpy, takiej właśnie w stylu hipisowskim, stoją dwa takie ogórki wymalowane. Mam nawet zdjęcia. Iveco, słuchaj, tak, Iveco jest najlepsze, natomiast no, jest droższe, dużo droższe. Także w tych pieniądzach wolę sobie kupić właśnie albo tego Citroena, albo Forda. Dobra, słuchajcie, więc wracając do naszego pana tego Desmonda Morrisa. On mówił o tym, że wszyscy antropologowie badają kultury prymitywne i zastanawiają się nad ich moralnością, nad ich kodeksem, nad ich prawami, nad ich sposobami funkcjonowania, nad ich adaptacją do środowiska. Aj tam, trochę przesadziłaś, ale w ogóle to miłe, dzięki, dzięki. O 5 wstajesz, Darek. Pozdrawiam cię serdecznie. Miłego wieczoru. Ciekawy facet, umie się sprzeda umie zrobić dramę taką, żeby się o nim mówiło, a zresztą, ale to znaczy, ale to jest dodatkowo, natomiast generalnie jest bardzo dobrym wokalistą. Ma ten swój styl, którego ja no, nie jestem w stanie nawet podrobić. Jest też niezłą wokalistką, tylko repertuar sobie wsadziła taki jakiś dziadowski. Gdyby zaśpiewała, bo ona ma te, no jakby to powiedzieć, mogłaby coś ciekawszego zaśpiewać. Kwestii kluczowej, czyli BMW to klasa i szyk. Co sądzisz na temat tego, co prof? Nie wiem. Who is Piegus? Peace and love. Witaj, miłość. Ninka, siemasz, słuchaj. No, dzisiaj zrobiliśmy próbę bez ciebie, ale jutro już Kasia Freja ustali taką godzinę, żebyś ty też zdążyła. No, to nie jest piktogram, to jest pacyfka. Hipisowski symbol pokoju i miłości, czyli takiej związany trochę z dzisiejszym świętem, tak. Andy, witaj, hej, peace and love. Słuchajcie, i teraz co ten Desmond Morris powiedział, że antropologia bada te prymitywne kultury, ale z punktu widzenia ewolucyjnego, pamiętajmy, prymitywne kultury to są te takie, jakby to powiedzieć, peace and love. Aha. Tak, jest biegus, tak. Prymitywne kultury to są te, które gdzieś tam utknęły w ślepych zaułkach cywilizacji. O, pewnie Zgonek, mój kolega. Zgonek, o kurczę, dzisiaj będę się musiał uczyć reprymendy, aż obecność nieusprawiedliwioną. Cześć Lesiu, peace and love. Sorry, że mnie nie było na próbie, ale po prostu byłem zajęty bardzo. Proszę. Jutro zrobimy później, także żeby się wyrobił. No, Elfka. słyszałem, no. No, nie, to znaczy tak, przez chwilę byłem na Uniwersytecie Rzeszowskim, takie miałem parę zajęć ze studentami, ale jedyne, socjologia złodziejstwa jest przedmiotem wykładanym wyłącznie na TikToku, chociaż mam nadzieję, że kiedy rozpoczniemy rewolucję anarchistyczno-pacyfistyczną, ona się przyjmie wśród ludzi po prostu. I ludzie zaczną stosować te wskazania, które są bardzo proste. Nie zatruwamy mózgu substancjami, które czynią nas niewolnikami. Nie stosujemy agresji żadnej, ani fizycznej, ani słownej. Nie kradniemy i nie kłamiemy. Bardzo proste cztery, Alfka,
To znaczy, no nie, świat nie jest zepsuty. Zepsute są stosunki w systemie społecznym. W zasadzie to nawet nie tyle stosunki. Zepsuta jest komunikacja w systemie społecznym, a jest zepsuta tak naprawdę dlatego, że oddaliśmy władzę nad sobą, czyli tak naprawdę przesunęliśmy homeostat w stronę właśnie klasy rządzącej, a tak naprawdę to w stronę biurokracji. To trzeba umieć. Trzeba mieć głowę na karku i szerokie plecy. Black Angel. No, słuchaj, akurat ja mówię o rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej, która stworzy dla nas lepszy świat, natomiast tu żyjemy w świecie, w którym jest tak, jak piszesz, czyli trzeba umieć kraść, jeżeli ktoś chce na przykład być bardziej konsumpcjonistyczny niż ludzie dookoła niego, po prostu. Natomiast jeżeli ktoś chce być kreatywny, to tutaj lepiej będzie, jeżeli my wszyscy połączymy nasze siły, niż na przykład przeznaczymy 60% energii i potencjału intelektualnego na wzajemne okradanie się. Bo po prostu, jeżeli będziemy marnotrawić nasze zasoby, to osiągniemy dużo mniej, niż gdybyśmy je wszystkie przeznaczyli. Wiesz co? Nie mam pojęcia. Wiesz, są ludzie, którzy wierzą, a ja jestem w sprawach UFO, jestem agnostyczny, czyli uważam, że może jest, może go nie ma. Czyli trudno to nazwać wiarą, przynajmniej żarliwą wiarą, natomiast nie odrzucam koncepcji UFO. Dobra, i słuchajcie. I tak jak mówię, i on potem doszedł do wniosku, że w zasadzie zamiast opisywać prymitywne plemiona, które znalazły się na uboczu cywilizacji, on opisze ten nurt, który odniósł największy sukces cywilizacyjny, czyli Europejczyka, białego Europejczyka z klasy średniej i mężczyznę, ale już niekoniecznie, bo również opisuje kobiety, czyli Europejki czy Amerykanki z klasy średniej, objawia. Ponieważ to ci ludzie, ci przedstawiciele gatunku ludzkiego odnieśli najwyższy, najbardziej spektakularny sukces ewolucyjny i to oni mieli. Właśnie, i to jest problem. On się zastanawia, jakie to są warunki, które doprowadziły do tego, że właśnie biali ludzie mieszkający w klimacie takim no, pomiędzy umiarkowanym a chłodnym, czyli powiedzmy na tej półkuli północnej i gdzieś w takich szerokościach geograficznych od Włoch do Szwecji czy Norwegii, że w tych miejscach najlepiej rozwinęła się cywilizacja, bo później do Australii to ona dotarła tak naprawdę od nas, więc cała taka nowoczesna, wszystkie kraje, które można je nazwać cywilizowanymi, czyli kraje pierwszego świata, jak się dawniej mawiało, bo pamiętajmy, w tamtych czasach, kiedy ja byłem młody, mówiło się, kraje pierwszego świata to były kraje Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz Japonii i Japonii, bo wtedy jeszcze tylko Japonia, Korea jeszcze nie była tak rozwinięta. Natomiast później były kraje socjalistyczne, czyli Związek Radziecki, Chińska Republika Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i takie te mniejsze, a kraje afrykańskie, kraje azjatyckie, kraje Ameryki Łacińskiej to były kraje trzeciego świata. I skąd masz taki zajebisty sweter? A wiesz co? Gdzieś
znalazłem na śmietniku, no bo trzeba chodzić po śmietnikach i wtedy można ciekawe rzeczy znaleźć. Ale jeżeli na przykład przez dłuższy czas chodzę po śmietnikach i nic nie mogę fajnego znaleźć, to idę sobie do takiego sklepu, który się nazywa. Tak, to znaczy byliśmy drugim światem. Kraje socjalistyczne były inaczej krajami drugiego świata i trzecim światem, to już taka była niedorozwinięta część świata, która w tej chwili dogania nas cywilizacyjnie, to właśnie Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. I słuchajcie, czyli Desmond Morris badał te społeczeństwa, tych członków tych społeczeństw, czyli ludzi mieszkających w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, Paryż, Londyn, Moskwa, Melbourne czy Tokio, czy nawet w drugim i trzecim świecie, bo pamiętajmy, że z tym, że on bada, tak jak mówię, skoncentrował się na tych, którzy odnieśli największy sukces. I on na przykład przeanalizował wszystkie cechy wspólne. I jedną z głównych cech wspólnych w czasach, kiedy on przeprowadzał te badania, to było to, że w tych krajach relacje seksualne pomiędzy ludźmi i relacje prokreacyjne odbywają się w takich związkach monogamicznych, złożonych z jednego mężczyzny i z jednej kobiety. I tak naprawdę do lat, powiedzmy, 90., do początku XXI wieku, to jeszcze te relacje monogamiczne, heteroseksualne były szeptucha, hej, witaj, peace and love. One były, można powiedzieć, takim trzonem życia społecznego w tych najniższych grupach społecznych, bo pamiętajmy, że to zresztą też taka teza teologiczna, rodzina to najmniejsza komórka społeczna. O, Winterwave, hej, widzisz, Kasia Koci Pazur, jakby cię zobaczyła, to by się ucieszyła, ale chyba cię widziała ostatnio. Czy Chińczycy, Rosjanie poza metropolią są bardziej prymitywnym ludem? Wiesz co? Znaczy, czy oni są prymitywnym ludem? Nie, oni nie są prymitywnym ludem, bo na poziomie intelektualnym, pamiętajmy, że słuchajcie, obywatele Związku Radzieckiego z lat 60., 70., 80. należeli do elity intelektualnej świata. Byli trochę mniej wykształceni niż Polacy, czy Czesi, czy Niemcy. Natomiast byli dużo lepiej wykształceni niż wszyscy obywatele krajów tych afrykańskich, azjatyckich czy Ameryki Łacińskiej. I ci Rosjanie z małych wiosek intelektualnie mieli potencjał, żeby nas dogonić. Tylko widzicie, ten potencjał został zmarnowany. I tutaj powiem wam, ja bardzo często teraz się zastanawiam, czy to, co nam opowiadali w latach 90., było prawdą, że kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, bo pamiętajmy, socjalizm był zbrodniczy, oczywiście, nikt tego nie neguje. Stalin wymordował najwięcej ludzi w historii świata. Mao Tse-tung szedł za nim krok w krok, a na przykład Czerwoni Khmerzy w Kambodży, no to oni mniej ludzi wymordowali per capita, tylko z tego powodu, że to był mniejszy kraj, Kambodża. Natomiast jeśli idzie o to, jak
to się kształtowało relatywnie, no to w zasadzie Czerwoni Khmerzy wybili najwyższy odsetek własnego narodu. Także, no widzicie, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju też ewolucją, bo pamiętajmy, że na przykład, moglibyśmy spojrzeć na przykład na ewolucję systemu socjalistycznego, tak samo jak w ogóle na ewolucję, powiedzmy, no, po rewolucji agrarnej i tą ewolucję cywilizacyjną i kulturową ludzkości, to pamiętajmy, że socjalizm zaczął się od form najbardziej prymitywnych, czyli mordowania ogromnych rzesz ludzkich, ale na przykład już w latach 70. ten socjalizm był bardzo, bardzo mocno cywilizowany. I owszem, esbecja mordowała ludzi, na przykład księdza Popiełuszkę zamordowano, wielu kapłanów zamordowano, ale też opozycjonistów, ale pamiętajmy, że to już było, to nie były tak potężne liczebności tych zamordowanych ludzi. O, witaj Ogniu, witaj Dorotko, witaj, miło Cię widzieć. O, a Twoja fotka, a nie widzę, wiesz, jest słabo, witajcie. O, witaj Ogniu, witaj, miło Cię widzieć, tak. O, ten jest lepszy. Ogień, hejzio, zgonek, tak, wyzysk człowieka, przestrzega się mnozeń, się nie da. Tak, oczywiście, słuchaj, wiesz co, Sylwestrze, akurat tak, tu masz rację. Według bardzo, bardzo takich zaawansowanych symulacji komputerowych, w których badano właśnie ewolucję kultur cywilizacji. Czekajcie, ktoś tu do nas. O, witaj, witaj. Wejdź, jak chcesz, na okienko, tylko pamiętaj, na razie ja mówię, potem jeszcze podyskutujemy. Z tym, że trzymamy się tematu. Ja teraz, bo dzisiaj mówimy o relacjach seksualnych, czyli Sylwester, dziś mówimy o miłości. No, o dokładnie, przepraszam, w sumie masz rację, Aniu. Mówimy o relacjach seksualnych, ale w kontekście medium miłości. Tak, tu dzięki za przypomnienie. Dobra. Czym jest ewolucja? Jest. Właśnie, jest. Że tak powiem, zmianą w czasie, która prowadzi do wzrostu złożoności. Tak. Tak. Tym jest według Niklasa Luhmanna. Symulacja jest nienormalna. To znaczy, symulacja, no wiesz co, akurat współczesna cywilizacja opiera się o symulację. Jeżeli ktoś na przykład projektuje dom albo chce stworzyć nowy samochód czy nowy mikroprocesor, to robi symulację. I dopiero potem tą symulację się realizuje w praktyce i tak naprawdę dobrze przeprowadzona symulacja daje stuprocentowe odtworzenie. Nie można symulować człowieka. Nie, oczywiście, że człowieka się nie symuluje. Symuluje się te. Nie, oczywiście, że człowieka się nie symuluje. Symuluje się te. I też z zapisów, czyli z kultury pisanej danego, można zaprojektować mieszkanie, samochód, można zaprojektować wszystko. Można, jeżeli się ma odpowiednie kompetencje intelektualne, można sobie zaprojektować wszechświat, ponieważ. Natomiast jeżeli na przykład ktoś, kto dzisiaj jest, dajmy na to, jakimś tam inżynierem, czy jakimś, nie wiem, powiedzmy, cybernetykiem, to on wszechświata zaprojektować nie może, bo nie ma na tyle kompetencji i nie ma na tyle energii i
informacji, żeby móc stworzyć wierną symulację. Natomiast pamiętajmy, że nasz dostęp do energii i zasobów intelektualnych jest nieograniczony. Jeśli wierzysz w to, to i ciebie zaprojektują. A znaczy co? Ty myślisz, że jak ty nie wierzysz, to ciebie nie zaprojektują? Akurat nie będą się ciebie pytać o zdanie. Po prostu nas, znaczy, może inaczej, bo właśnie, słuchajcie, pamiętajcie, że my, jeżeli chcemy wyjść na wyższy poziom, czyli chcemy przejść przez punkt bifurkacyjny, to tam nas obowiązują bardziej dokładne metody badania rzeczywistości. I te, które były, oczywiście, że jesteśmy projektowani od zawsze, więc tu nie wiem, w ogóle nie rozumiem tego oburzenia. Może się właśnie, no to Ogniu kochany, zapraszam cię do wypowiedzi, bo widzę, że to może być ciekawe, co powiesz. O kurczę, chyba nam. No jestem. O, jestem, bo myślałem, że może gdzieś Nie, zostawiłaś telefon na tym. na spokojnie, nie. Tylko zastanawiałam się, jak mam się odciszyć. Teraz się uczę tego O, całego. właśnie, Ania powiedziała, geny nas projektują. To znaczy, wiesz co, Aniu, nie tyle Nie geny, geny, nie ile nasze geny, doświadczenie telewizja. projektują. Tak, no mów teraz. Moim zdaniem to telewizja nas projektuje, genezuje i w ogóle wszystko robi, co chcemy, wiesz, robić. Hipnoza trwa w telewizji. Ludzie oglądający telewizję i zaszczepienie ludzi, którzy przypuszczalnie mają jeden byt, głosują cały czas na jedną partię, czy to jest partia taka, czy inna, żyjący ludzie w pokoleniach, to ta partia jest taka, ta partia jest taka, na taką partię głosujemy. I to jest tak naprawdę taka hipnoza i ludzka, i telewizyjna. I to, co nam przekażą w telewizji, to co my widzimy, Rozumiem. Czekaj, czekaj, to czekaj. ludzie idą właśnie Masz w tą rację. stronę. I kiedyś o tym porozmawiamy, bo to jest ciekawy temat. Natomiast pamiętaj, dzisiaj mówimy o tym, jak nasze społeczeństwo ewoluowało i dzisiaj się koncentrujemy, ponieważ dzisiaj jest 14 lutego, koncentrujemy się na właśnie relacjach seksualnych pomiędzy ludźmi. I o tym, jak na przykład, bo pamiętaj, że jeżeli spojrzymy historycznie, dajmy na to, w stadzie szympansów, zwłaszcza bonobo, mamy do czynienia z takimi. No jeszcze kury sajko niech dojdą. Że co? Kury sajko. No A jeszcze no tak, ale to kury. nie, bo dzisiaj to kury sajko to była fałszywa. O widzisz, kury Nie. sajko to była ślepa uliczka cywilizacji. Bo kury sajko nie mogą. Myszy już prędzej, bo myszy są tworem Ale naturalnym. Sajko wytłumaczył, że myszy wtedy wezmą w ewolucję, wejdą i będą strzelały karabinami i że myszy są bardziej, bo mają cztery łapy, a Nie, kury mają myszy tylko nie dwie łapy. muszą strzelać Znaczy, wiesz co, to karabinami. nie o to chodzi, nie? Ja się z tego śmieję, no. No To ja są wiem, ale takie. słuchaj, nie, ale dzisiaj ja będę pilnował, żebyśmy nie odchodzili od głównego tematu. I właśnie, skoro już jesteś, to powiedz mi, na przykład, czy uważasz, że dla systemu społecznego, nie dla pojedynczych ludzi, ale dla systemu, jest lepsza monogamia, czy poligamia, czy poliamoria? Wiesz co, ja uważam, że każdy człowiek, to co mam w głowie, będzie sobie, słuchaj, każdy z nas może być Ale mogonamistą, to nie. poligamistą Ja i wiem, że może ty być. pójdziesz mi w filozofię i zabrniesz gdzieś tam Ale daleko, posłuchaj, no a ja co ja ci pytam, mogę czy mam powiedzieć, co jest konkretnie. lepsze? Dla każdego człowieka to, co chce, to będzie lepsze. Ja nie mogę decydować No o nie, ale innych. ja się nie pytam, co będzie jako dla konsumentów. Monogamia. No Ja nie. się pytam, co jest Poligamia dobre też dla nie. systemu społecznego. Moim Nie. zdaniem poligamia. Poligamia też nie. No nie wiem. Moim zdaniem poligamia, oczywiście. Mam tak tyle, dużo znajomych poligamistów, że po prostu to się w głowie nie myśli. Praktycznie każdy. Poligamia.
No, no właśnie, wiecie co, bo ja w ogóle chcę wam powiedzieć tak. Co nam powiedział pan, właśnie, co nam powiedział pan Zygmunt Moniz, że tak naprawdę w tych grupach zbieracko-łowieckich na początku mieliśmy do czynienia z poliamorią, czyli tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją podobną jak wśród szympansów, bo pamiętajcie, 3 miliony A rac szympansy są połowieckich. poligami, no po prostu, no. No dobrze, ale w co mamy wierzyć w tej chwili? Jaka jest ewolucja? Ale my nie Kogo my mamy nic powstaliśmy? wierzyć, No, my tylko no, powstaliśmy z gatunku, który z jakieś 3 polowym. miliony lat temu zszedł na Ziemię z drzew w Afryce, gdzieś w okolicach Kenii. Chociaż tu muszę powiedzieć, że nowsze badania archeologiczne mówią nam o tym, że trochę wcześniej, bo jakieś 3,5 miliona lat temu, bo w ogóle wszyscy wskazują na Afrykę jako kolebkę ludzkości, natomiast podobno, znaczy pewne ślady mówią nam o tym, że trochę wcześniej, bo 3,5 miliona lat temu, na którejś z wysp koło Włoch, nie wiem, czy to była Sycylia, czy gdzieś tamte tereny, albo może Korsyka, nieważne, w którejś z tych wysp już znaleziono właśnie ślady Homo erectusa, czyli tak naprawdę my do końca nie wiemy, kiedy się zaczęło. Ale dobrze, ale skąd oni wiedzą, że to jest akurat ten gatunek? Tak zastanów się logicznie. W Polsce też znajdują różne kości. To znaczy, słuchaj, wiesz co, powiem ci tak, ja jestem budowlańcem i jak wchodzę do sklepu budowlanego, to wiem, że to jest cegła, a to jest pustak, a to jest płyta kartonowo-gipsowa, No bo ja dobrze, a ja umiem jestem odróżnić. sprzedawcą. Ja jestem w tej chwili sprzedawcą i sprzedawałam całe życie mięso, więc wiem, które mięso jest takie, takie i takie inne. Czyli jak ja bym to mięso znalazła pod ziemią, czy ja bym wiedziała, że to jest to mięso? Zastanów się logicznie, Leszek. Przepraszam cię, No droga, jak miałabyś znaleźć mięso pod i ziemią je nie znajdujemy zidentyfikować? mięsa najczęściej, bo jego już nie ma No dawno, ale kości z tego pozostają mięsa. kości. No No. to chyba, nie wiem, ja jestem akurat, skończyłem studia i ten, po kościach, no to bardzo łatwo zidentyfikować od razu. Oczywiście, słuchaj, archeologowie to są ludzie, którzy na przykład jak znajdują nawet o taki kawałek palca, jeżeli go dobrze zbadają, to wiedzą, czy to jest palec małpy, czy Homo sapiens jakiś współczesny, czy Był mój któryś pierwszy z ptaków. egzamin na studiach w ogóle, Leszek, wiesz? Tak samo po A zębach. dobrze, a czy wam się nie wydaje, że w tej chwili ci archeolodzy nie robią czegoś przez pryzmat tej sztucznej inteligencji, którą tak Nie, bardzo nie są reklamują? w Nie, stanie. nie, Na nie, razie jeszcze nie. nie. Ale Okej, no nawet jak dobrze. robili, to po prostu zrobią to lepiej, niż gdyby to robili bez niej. Znaczy, wiesz co, ja No. jestem przeciwko w ogóle sztucznej inteligencji, w ogóle No, jestem przeciwko słuchaj, tym, byli żeby ludzie, którzy korzystać z są tych przeciwko. programów. Ja cię rozumiem. I powiem ci, że to nie jesteś w tym odosobniona, bo kiedyś byli ludzie, którzy niszczyli maszyny tkackie, bo ich nienawidzili. I Tak. uważali, że one doprowadzą do końca świata. Tak. Ale ogólnie to mój pierwszy egzamin w ogóle, który był na studiach, no to wyciągali mi kość. I żebym powiedział i w ogóle ją opisał, w ogóle kogo to jest kość, nie? Ale w ogóle miałeś powiedzieć, czy to jest ludzka, czy na przykład mogli ci dać kość świni, czy kość krowy? Akurat trafiła mi się kość krowy i świni, no. O, widzisz. No. I słuchaj, no ktoś, kto się zna na kościach współczesnych zwierząt, to natychmiast odróżni kość kurczaka, kość krowy i kość świni. Więc natomiast pamiętaj, że archeologowie, znaczy Aniu, na razie nasza sztuczna inteligencja jest na tyle prymitywna, że tak naprawdę ona się nie opiera na wiedzy tylko uczonych, ale Nie, opiera nie, się nie. generalnie To jest na prymitywny samej program dla mnie. epistemologii światowej. Czyli To jest wszystko, prymitywny program. tak, wszystko, co kiedykolwiek trafiło do internetu,
w formie cyfrowej lub w formie zdjęć lub w formie obrazu, to ono jest jakby w stanie przedstawić, jak to by było to. Zapytać się, kim był na przykład Leszek Smyrski. I on tam ci powie, kim był Leszek Smyrski i tak dalej, na podstawie tego, co widzi na przykład w internecie. To sztuczna inteligencja. Nie, nie powie. Właśnie problem, znaczy nie problem, na razie sztuczna inteligencja wie tylko o tych, no, w tej chwili... Ale z kości, słuchaj, ale z... Widzę, że ludzie naprowadzają na to. Ja oglądałam live takie, że ludzie naprowadzają i pytają po kilka razy pod rząd, że ta sztuczna inteligencja zaczyna doszukiwać się i zaczyna mówić. No ale to przecież u tego, u imperatora były takie akcje. Że... Na przykład, ale to też była jeszcze jedna audycja. Ze sztuczną inteligencją, tylko pamiętaj, że właśnie tam jak byłem u niego, to ta sztuczna inteligencja bardzo, bardzo jeszcze jest prymitywna i... No prymitywna na 100%. Słuchaj, jeżeli ja kiedyś pytałem sztuczną inteligencję o to, co wie na temat na przykład... dzieł Niklasa Luhmana, to powiem szczerze, wie bardzo mało. Bardzo mało wie. Ona tylko wie to, co ludzie im zadadzą pytania. Jeżeli zadajesz pytanie dwukrotnie, trzykrotnie, to ona sobie szuka odpowiedzi w tych pytaniach, które były. No tak. Nie jest tak? Natomiast, tak, no to widzisz, dlatego jeżeli ktoś pyta o Zenka Martyniuka, to ona dokładnie zna, wie, gdzie znaleźć informacje na temat Zenka Martyniuka, bo ma miliony zapytań. A jeżeli ktoś pyta Niklasa Luhmana, no to tam jest tam powiedzmy 50-60 rocznie. Ale jeżeli ktoś chce być... Specjalnie się tym nie interesuje. To znaczy ona nie marnuje swoich zasobów na to, żeby zajmować się Niklasem Luhmanem, bo wie, że ciekawsze dla ludzi jest na przykład Zenek Martyniuk. No ja wiem, dlatego imperator nakręcał tak tą sztuczną inteligencję, żeby było coś o nim, a o nim nic nie było i był wkurzony. Bo no tak to naprawdę no widzisz, nic to o nim nie było. Ale poczekaj, jeszcze chcę coś powiedzieć. Było, to jak może być na przykład o Leszku Smyrskim albo o Zgonku. Ale ja ci tylko daję taki przykład, jeżeli ktoś nakręca to, nakręca, to za chwilę będzie o tobie. Wiesz, tak, o co mi chodzi? Nie, przepraszam cię, bo ona... Jeżeli pojedynczy człowiek zadaje pytanie ciągle to samo, to ona to traktuje tylko jako jedno pytanie. Dopiero kiedy wiele osób zada to samo pytanie, to wtedy ona może to brać pod uwagę. No dobrze. Zainteresowanie. Bo w ten sposób, jak ty mówisz, to imperator mógłby w ogóle uczynić się najpopularniejszym w internecie, gdyby no zadał nie, no nie. milion pytań. No dobrze. A czy nie uważasz, że Michał się wkurzył wtedy, kiedy się zapytał o psychotropa Alan Gopała i tak dalej. Poczekaj, chcę dać tylko taki przykład. I sztuczna inteligencja widziała to, co jest w Wikipedii, że kim on był, że był raperem i tak dalej, zaczęła mówić. Czy to nie było dla niego wkurzające? No, psychologia. Ale słuchaj, no to dobrze, no to, ale to tutaj wiesz, no. Po prostu Alan jest człowiekiem, o którym piszą ogólnopolskie gazety. Nie chodzi o człowieka w ogóle teraz, nie chodzi tylko o tą sztuczną inteligencję. Jeżeli zapytamy sztuczną inteligencję o coś, kto coś osiągnął w swoim życiu, czyli jest zapisane gdzieś to w życiu rysie, tak? To znaczy faktycznie, w internecie. To, bo Alan tu pisze, że Google Gemini jest połączone do wyszukiwarki Google, ale na przykład ChatGPT, to on jest połączony generalnie do wszystkich źródeł internetowych. Natomiast pamiętaj, im więcej masz źródeł, na przykład wiesz, jeżeli Sajko, pamiętaj, jak Sajko nagłosił problem tego kolesia, tego co tam z psem jakieś... W ogóle mi nie o to chodzi. No, to wtedy o tym pisały gazety ogólnopolskie, a na przykład jakby ten komentator... W ogóle mi nie o to chodzi. Leszek, ty mnie źle zrozumiałeś. On odpowiada na pytanie do czatu. Podjęli jakiś temat, to o tym będzie tylko w internecie i żadna inna gazeta tego nie podejmie. Znaczy, bo... źle mnie zrozumiałeś. Mi chodzi o to, że jeżeli ktoś zadaje na przykład do tego
sztucznego, inteligentnego człowieka, który jest tylko i wyłącznie w telefonie naszym, kim jest na przykład Alan Gruchała, psychotrop, i Zgadzisz, ktoś mu tak. odpowiada tam, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli on zadaje o sobie pytanie i on nie wie, kim on jest, Przepraszam cię, czyli. ogólnie. Ja rozumiem, a ja cię muszę dyscyplinować. Pamiętasz, jaki dzisiaj jest dzień? Tak, Walentynki. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, Pamiętasz żebyśmy główny wrócili temat? do Życzę tematu. Wam świętego Walentego, super. No właśnie, czyli wracamy do tego, czy na przykład, czy powinniśmy, jeżeli mamy na przykład zaprojektować przyszłe społeczeństwo, czy będziemy je projektować monogamicznie, czy poliamorycznie, czy może poligamicznie, bo pamiętajmy, poligamia to jest wtedy, kiedy jeden mężczyzna ma powiedzmy kilka żon, kilkanaście, kilkadziesiąt No za żon. Natomiast poligamią to nie jestem w poliamoria ogóle. i on jest jedynym, że tak powiem, takim ich mężem. Natomiast poliamoria jest wtedy, kiedy jedna kobieta uprawia seks z więcej niż jednym mężczyzną, ale jednocześnie jeden mężczyzna uprawia seks z więcej niż jedną Bo ja kobietą. jestem za monogamią. Czyli ja wolę z jednym mężczyzną i Rozumiem. żyć w jednym związku. Ja ciebie rozumiem. To jest twój Poligamia. osobisty pogląd. Natomiast ja pytam, czy z punktu widzenia systemu społecznego lepsza jest poliamoria, czy poligamia, czy poligynia, bo poligynia to jest ten stan, kiedy jedna kobieta ma kilku mężów i taki stan, on jest dużo rzadszy, natomiast na przykład takie związki są obserwowane w Tybecie, kiedy mężczyźni większość czasu spędzają na poszukiwaniu żywności i różnych rzeczy, Dlaczego które. mówimy o Tybecie? Nie możemy pogadać o Polsce, co jest w A Polsce ważne? poczekaj, ja ci mówię o tym, gdzie co jest. Słuchajcie, My nie na mówimy o przykład Polsce, mówimy wydaje mi o się, relacjach seksualnych, więc dzisiaj akurat w Polsce, no to są standardowe. Ja ci mówię. wydaje mi się, że Tak. poligamia to jest takie, Ad wiesz, astra, niestety. bardzo, no, kurde, brakuje mi w tym momencie słowa. Poligamia występuje najczęściej w krajach arabskich. Natomiast, tak jak mówię, poligamia to Tybet i jeszcze parę takich innych miejsc, Nie, gdzie jedna kobieta polimaria. posiada kilku mężów. Natomiast, Polimaria, tak, natomiast poly. ale ja mówię o poligamii, która jest normalnie czymś normalnym w Polsce. No, Ale mi nie, się wydaje. poligamia. No Poligamia, nie. oczywiście, że tak, Za no. poligamię byś poszedł do więzienia, bo to jest, jeżeli masz więcej niż jedną żonę, to tak naprawdę to łamiesz prawo, bo nie wolno ci się ożenić po raz drugi, mając Oj. już jedną żonę. Dopiero Dobra, musisz no to wziąć może rąk. było No dobrze, zmienia. ale ty uważasz, że w tych krajach niektórych, jeżeli faceci dorośli posiadają kobiety nieletnie, to jest wszystko okej, okay? No bo są takie kraje, Ale gdzie tak. słuchaj, poczekaj, nie mówimy o pedofilii, dzisiaj Ja nie mówimy mówię o pedofilii, tam są takie poligamii. tradycje i kultury. Ja nie mówię o takich rzeczach nigdy w życiu. Tak, ale dla nas, z naszego punktu widzenia, jeżeli my będziemy No rozpatrywać ale jeżeli rozmawiamy na taki małżeństwo temat, to. dorosłego mężczyzny z trzynastolatką, to dla nas tutaj, dzisiaj, To w czyli rozmawiamy o Polsce, czy 2023, rozmawiamy jest o to. całym wszechświecie? Ale poczekaj, jest to dla nas pedofilia, mimo że nasz król polski poślubił 13-letnią dziewczynkę i w tamtych czasach to akurat no, traktowano inaczej. Natomiast dzisiaj. Leszku, ale rozmawiamy o związkach w różnych krajach, w różnych Tak. kategoriach, tak? Zgadza się. Czy o Natomiast Polsce? Właśnie. rozmawiamy Są i. różne kraje, które różnie kategorują swoje, Tak, jakby tak. powiedzieć, Natomiast my, normy. jako ludzie, którzy żyjemy w najbardziej zaawansowanej cywilizacji, po Ale prostu
Na pewne zachowania sankcjonujemy karnie. I dlatego Rozmawiamy o świecie, czy rozmawiamy tylko o Polsce? no Nie, właśnie. rozmawiamy o całym świecie, No natomiast właśnie, no z właśnie. punktu widzenia polskich, który to taki Ale to łobuz, nie może, jeżeli to rozmawiamy o są. całym świecie, to Poczekaj, nie może poczekaj, być czegoś poczekaj. takiego, że z punktu widzenia Polski. To znaczy nie z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia zachodnich standardów. Elfka, ten król, taki łobuz, nazywał się Władysław Jagiełło, a trzynastolatka, którą poślubił, nazywała się Jadwiga. Więc, drogi Ogniu, dlatego ja mówię, że my dzisiaj tu siedzimy sobie przed naszymi telefonami, jest 2024 rok Czwarty rok. i u nas związek mężczyzny z dziewczynką poniżej 15 roku życia jest przestępstwem. Z mojego Relacje punktu seksualne widzenia, między mężczyzną, tak samo zresztą, jak między kobietą dorosłą a dziewczynką, a chłopcem w wieku poniżej nieważna jest 15 lat, płeć. Nieważna jest płeć. Z to mojego bezpośrednio punktu stronie. widzenia, mając wnuki, jeżeli ktokolwiek by mi skrzywdził wnuka, Ale który poczekaj, jest. poczekaj, ale nie mówimy, właśnie dlatego ci powiedziałem, nie mówimy o pedofilii. Rozumiesz? Owszem, Ale pedofilia jest zjawiskiem. ty mówisz o Dzisiaj, pedofilii, że jeżeli ale ktoś przepraszam 13-letnią cię, dziewczynkę. przepraszam, bo widzisz, bo ty się lubisz rozpędzić i biegniesz gdzieś, a ja tu trzymam dyscyplinę poznawczą. Dobrze. Mówimy o związkach dorosłych ludzi. Rozumiesz? No z 13-letnią dziewczynką. Przepraszam cię. Króla Ja jakiegoś. dzisiaj na tym live'ie mówię o związkach ludzi pełnoletnich, rozumiesz? Jak ty chcesz rozmawiać o związkach z 13-letnią dziewczynką, możemy No to zrobić ty inny powiedziałeś, live Leszku, i no wtedy o proszę tym cię. rozmawiać, ale nie dzisiaj. Ale to ty, Leszku, powiedziałeś, że król poślubił 13-letnią dziewczynkę. Nie, no bo dałem taki przykład, że to o tym my dzisiaj, żeby ci wytłumaczyć, że my dzisiaj o tym nie rozmawiamy. Rozmawiamy wyłącznie A, o okej. relacjach zgodnych z prawem. Okej. No, dobra. Czyli jeżeli to już wyjaśniliśmy, więc powiedzieliśmy sobie o monogamii, poligamii, polygimii i poliamorii. Poliamoria jest to sposób tworzenia relacji seksualnych, w których biorą udział różni ludzie. I oczywiście istnieją też tam prawdopodobnie jakieś związki homoseksualne, ale też dzisiaj o nich nie mówimy. Mówimy wyłącznie o heteroseksualnych związkach dorosłych ludzi. Czyli nie koniugacje, tylko te cztery konfiguracje bierzemy pod uwagę. I teraz zastanawiamy się, czy z punktu widzenia systemu społecznego będzie korzystniejsze tworzenie właśnie związków monogamicznych czy poliamorycznych, czy może z tym, że właśnie i tutaj w naszym znowu, o ile na przykład w Tybecie albo w krajach arabskich poligamia i poligamia są legalne, to u nas w Polsce są nielegalne i też nie będziemy ich omawiać, więc w zasadzie pozostaje nam monogamia i poliamoria. Z tym, że oczywiście ta poliamoria, bo oczywiście możemy też mieć, przepraszam, mogą być związki poligamiczne, z tym, że tylko jedna kobieta, jedna żona danego męża jest poślubiona, cała reszta to są konkubiny. I wtedy mogłoby to być ewentualnie zgodne z prawem. Tak samo w przeciwną stronę, kobieta poślubi jednego mężczyznę, a z pozostałymi wchodzi w relacje seksualne nieformalne. Czyli są to tak zwani konkubenci według takiej nomenklatury prawnej.
w zasadzie prawno-administracyjnej. Czyli te cztery, i teraz właśnie możesz mi powiedzieć, Ogniu, jak sądzisz, która, ale nie z twojego punktu widzenia prywatnego, tylko z punktu widzenia społecznego, która z tych form jest optymalna. Dobrze, odciszyłam się. Słuchaj, z mojego prywatnego punktu widzenia to wiesz, że facet mężczyzna. Z punktu takiego, to ja kocham wszystkich ludzi i uważam, że wszyscy ludzie mogą robić wszystko. Jeżeli zawiązać związek z inną osobą, to niech sobie wiąże związek z inną osobą. Ja tego nie widzę. Do łóżka, nigdy w życiu nie wejdę do łóżka nikogo, rozumiesz? Do portfela, do łóżka, nigdy nikogo nie wyzywam. Ale ja, przepraszam, ale ty mi odpowiadasz na pytania, których ja nie zadałem. Ja się ciebie nie pytam, z kim ty pójdziesz do łóżka, bo to jest twoja prywatna sprawa. Ja się pytam, co ty sądzisz o tym, jakie relacje... relacje powinny być między mężczyzną a kobietą, mężczyzną. Słuchaj, każdy ma swój rozum. Jeżeli ja kocham mężczyznę, to będę kochał mężczyznę. Przepraszam, czy ty możesz odpowiadać na moje pytanie, a nie opowiadać o filozofii? Ja cię zapytałem, które relacje są najbardziej optymalne dla systemu społecznego? Dla mnie żadne. Czyli nie powinno być w systemie społecznym relacji seksualnych i ludzie powinni wygasnąć. O. Nie, powinny być relacje seksualne, ale każdy człowiek powinien mieć do tych relacji własny stosunek. Ale ja się nie pytam o deklarację praw człowieka i obywatela, czy jakieś tam filozoficzne, wzniosłe idee. Ja się pytam o korzyści dla systemu społecznego. No kurczę. Ale jaka korzyść jest w ogóle w systemie? Powiedz mi, czym jest korzyść systemu? Korzyść systemu jest wtedy, kiedy na przykład w pewnym pokoleniu ludzi rodzą się... O, Kinga, dobre pytanie. Natomiast wiesz co, no miłość jest medium komunikacji. I ona może być wszędzie, gdzie sobie ją... W ogóle szczęśliwych walentynek, tak. Zresztą dla wszystkich was też, bo jeszcze trwają przez 9 minut zostało walentynek dzisiaj. W każdym razie, tak. Wpaść do jutra. To znaczy, ale to już nie będą, o widzicie, mamy Kingę, może ona nam coś powie. Chodź Kinga, chodź, proszę cię, chodź. Może Kinga. Wieczór. Ale ja na chwilę. Odpowiadając Leszku na twoje pytanie, każda relacja, w której będzie miłość, bo powiem wam jedną rzecz. Ja ostatnio myślałam, że na przykład dla dzieci z domów dziecka, które nie mają rodziców, czekają w tej aktualnej zapaści na dom zastępczy, no najlepiej byłoby, żeby mama i tata wychowywały to dziecko. Natomiast trafiłam kilka tygodni temu, ja o tym gdzieś mówiłam na którymś live'ie, na filmik dwóch mężczyzn, to oczywiście nie działo się w Polsce, tylko gdzieś tam w Europie, dwóch mężczyzn adoptowało maleńką dziewczynkę i przez pierwsze 5 lat życia wrzucili taki krótki filmik o tym, jak się nią opiekowali, jak się zajmowali, jak ona rosła, co się działo. Powiem wam, że ja płakałam i pomiędzy mną a moim mężem rozgorzała taka dyskusja, co ja o tym myślę. I myślę sobie, że jeśli bierzemy na szale dziecko na przykład, któremu nie dane będzie być pokochanym, czyli spędzi, załóżmy, swoje całe życie, tak jak ja w placówce, to ja bym też wolała mieć dwóch ojców niż nikogo. I myślę, że to jest odpowiednia miara, że tam, gdzie jest miłość, nieważne, czy to będzie dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety, czy kobieta i mężczyzna, tam, gdzie jest miłość, tam ten system społeczny zadziała. Brawo, Kinga. Naprawdę, brawo, Kinga. Brawo, Kinga. Zgadzam się z twoim zdaniem. Ale poczekaj, bo ja chcę wyjaśnić jedną rzecz. Kinga, bardzo ci dziękuję.
Ale tu akurat, widzisz, dzisiaj mówimy nie o tym, czy mężczyzna z mężczyzną i kobieta z kobietą. My mówimy, czy jeden mężczyzna z jedną kobietą, czy jeden mężczyzna z dwoma, trzema, pięcioma, albo czy trzech mężczyzn. Poliglamia. To ja ci odpowiem. Również na to pytanie. No właśnie. Uważam, i to jest moja oczywiście opinia, że tam, gdzie ludzie sobie żyją, ja mam, wiesz, że ja mam jedno bardzo mądre zdanie. Żyjmy i dajmy żyć innym. Jeśli ktoś komuś nie robi krzywdy i ma ochotę mieć dwie żony i te żony to akceptują, to tylko mu szczęścia życzyć. Mhm. Dokładnie, dokładnie, mówi. Masz rację. O, i teraz nawet przekonałaś ognia. Bo ja o tym wiem, ja o tym wiem. Ja jestem tego samego przekonania. Żyjmy i dajmy żyć innym. Czy ja kocham facetów? Ja jestem tego samego przekonania. Żyjmy i dajmy żyć innym. Czy ja kocham facetów? Więc TikToka też pisze, że ja byłem wychowywany w patologii, często myślałem, czy nie lepiej w bidulu. Zapewniam cię, że mi bidul uratował życie, bo gdybym została w moim domu, to pewnie byłabym jednym z dzieci, które w tym domu zamordowano. To jest przykre teraz. No widzisz, Kinga, tak, ale czyli widzisz, Kinga, na przykład, gdybyś miała taki, bo miałaś ten dom, w którym był jeden mężczyzna, jedna kobieta, czyli tata i mama. No. Taki ten twój rodzinny, nie? I przeszłaś do placówki, w której byli pracownicy i opiekowali się tobą pewni urzędnicy, bo można powiedzieć, że pracownicy domu dziecka to są swego rodzaju urzędnicy, dokładnie, którzy przychodzą, siedzą tam od 7 do 3, mhm, potem od 3 do 11 i tak dalej, nie? Mhm. Czyli przychodzą na zmiany, czyli traktują to jako miejsce pracy i dzieci w tych domach, mhm, są jakby, można powiedzieć, jeszcze podwójnie pokrzywdzone, bo są im odebrane te relacje właśnie intymności, miłości. Leszku, mhm, ale też weź pod uwagę to, poczekaj, że no, daj było mu dokończyć. Dużo ludzi takich, gdzie dzieci były naprawdę krzywdzone i nie były oddane do tego domu dziecka, tylko wychowały się w takich warunkach, jakie były za czasu PRL-u, bo Kinga jest ode mnie młodsza, a ja wychowywałam się w czasie PRL-u i naprawdę miałam klimat bardzo chujowy. Ale wiesz, to też nie o to chodzi, bo ja na przykład byłam w latach 90. w domu dziecka, teraz od 10 lat prowadzę fundację, jestem w tej pieczy zastępczej bardzo głęboko. I my mamy aktualnie deinstytucjonalizację, gdzie likwiduje się te duże domy i teraz optymalnymi warunkami jest posiadanie na przykład 5 czy 10 dzieci i to już nie są wychowawcy, to są ciocie, to są rodzice zastępczy, to są opiekunowie prawni. I ja ciebie rozumiem, ja za ciebie trzymam kciuki jak najbardziej. Ja w 90 roku urodziłam pierwsze dziecko. Ja ci mówię, jakie są schematy w ogóle tego świata, jak ja to spostrzegam, rozumiesz? Ale to są twoje schematy, tak? Znaczy, to nie są moje schematy, to jest to, jak ja odczuwam. Tak, no, czyli moje to są schematy twoje po schematy. Części. No. Tak, po części, tak. Czyli, ale ja nic nie powiedziałam takiego, żeby komuś ubliżyć, zrobić coś komuś przykrego, czy cokolwiek. Nie, no jasne, no tak jak mówiliśmy na początku, żyjmy i dajmy żyć innym. Ty masz dokładnie prawo do swojego schematu, ja mam prawo do swojego schematu. Ty się poruszasz w takiej przestrzeni, ja się poruszam w takiej przestrzeni i tyle. Ja się w żadnej Leszek zadaje nie trudne poruszam. Pytania, a ja lubię na nie odpowiadać. Ja nie poruszam się w żadnej przestrzeni, ja przychodzę tylko do Leszka rozmawiać na okna, bo lubię z nim rozmawiać, ale lubię ja się z nim kłócić. Ale na przykład przestrzeń zawodową, tak? Znaczy nie, no ja nie pracuję w przestrzeni zawodowej, ja ci mówię o przestrzeni moją internetową, czyli lubię do Leszka przejść, pokłócić się z nim, czasami jeżeli mam inne zdanie, to jest takie przekomarzanie, wiesz, nie byłam u niego przez 2 dni, bo kobieta mnie wkurzyła, bo nawyzywała mnie od szmat, za nic. O, było tak. Lesiu, było takie tak. Rzeczy u ciebie? Było tak, tak. I posłuchaj, weszła jakaś baba i wyzywała mnie. Ja nie zdążyłem, wiesz co, ta była tata królowa, ona tak nagle zaczyna wyzywać, że trudno jest zapobiec, a ja z tym, że wiesz co, bo ja tu mam anarchistyczny live, więc no
pewne rzeczy są, czasami się zdarzają wypadki przy pracy. To jest to, co ty u Rafała mówiłeś, że padły słowa. Tak. A wiesz, a mnie na przykład ubliżenie boli, bo ja nikomu nic złego nie zrobiłam, o nikim w internecie nie powiedziałam nic złego. Jeżeli taka kobieta przychodzi i na przykład napada na mnie i ubliża mi, to słuchaj, ja nie będę reagowała agresją, bo ja nikogo nie będę ubliżać. Jeżeli ktoś do mnie na przykład powie zamknij ryja, to wtedy uniosę głos. A jak ktoś mnie wyzywa od szmat, to nie uniosę, bo nie jestem szmatą, no nie? No. Słuchajcie, ale w każdym razie czekajcie, czyli wrócimy. Czyli widzisz, Kinga, czyli ty jesteś na przykład zwolenniczką, bo tu moment, bo tutaj akurat piękny wpis był i mówiąc szczerze, bardzo, bardzo cholera, ale mi zniknął. To Baluń napisał, że czyli tak naprawdę poliamoria spółdzielcza. I powiem wam szczerze, trafił w sedno, bo ja wiecie o tym, że wchodząc na mojego live'a narażacie się na zainfekowanie ideami anarchistyczno-pacyfistycznymi. To wiecie, to ja zawsze wszystkich ostrzegam. Znaczy, ja Leszek, nie musisz mnie zarażać tym. Ja to mam wpojone od lat 70., jak się urodziłam. Więc ja wiem, na czym życie polega. Ja wiem, jakie było ćpunostwo. Wiem, na czym ten świat polega. Chociaż nigdy nie brałam żadnych narkotyków. Aczkolwiek byłam w tym świecie. Widziałam ten świat od środka. Nigdy nie uczestniczyłam w nim. Aczkolwiek rozumiem. Przepraszam cię na chwilę. Budowlaniec, masz rację z tym, jak ktoś wypity próbuje moralizować, to tak, jest to, jak to mówią dzisiaj, słabe, tak. No dobra, przepraszam, mówcie. Kinga? Ale co mam ci powiedzieć? Czyli co sądzisz o tych właśnie, że, bo widzisz, bo ty tutaj powiedziałaś, że w sumie najważniejsze, jeżeli istnieje miłość w jakiejkolwiek relacji, to już ta relacja sama w sobie jest przyjaznym środowiskiem, bo jeżeli istnieje miłość, to nie będziemy się wzajemnie oszukiwać, okradać i agresywnie wobec siebie postępować. No wiesz, zawsze odpowiedzią na zło była miłość i do tej pory zawsze zwyciężało dobro. Jak będzie tym razem i w tym rozdaniu, w którym aktualnie się znajdujemy, nie wiem, nie odpowiem ci, ale ja jestem człowiekiem wielkiej wiary i wierzę w to, że te wyższe wibracje będą zwyciężały jeszcze długo. Przepraszam was. Ja też mam takie samo zdanie, że jeżeli będziemy odpowiadać złem na dobro, to nasze wibracje będą wyższe, będą bardziej wibrować niż ci, którzy chcą nas zagłuszyć. Czyli to jest miłość. Odpowiadać złem na dobro jest lepiej, tak? Według ciebie? Dobrem na zło. A, ale słyszałem złem na dobro. Nie, no przejęzyczyłam się. Dobrze. Dobra, bo... Witam serdecznie. Słuchajcie, mamy tu pana Himmelsbacha. Kłaniam się z szacunkiem szanownemu aktorowi. No witam serdecznie. To ty czy to nie ty? No wiesz, ja miałem parę takich zdań po prostu do powiedzenia, ponieważ no, jestem po prostu w kropce z tym, co zostałem po prostu na perełkinkach zablokowany poprzez swoje poglądy i powiedzenia pewnych zdań. I powiem ci, że jestem szokowany tym, bo... Nie, ponieważ... wiem, rozumiem, ale wiesz co, my tu jesteśmy bardzo, bardzo precyzyjnie, bo dzisiaj, to znaczy przepraszam, właściwie to mam dla was smutną wiadomość. Od 2 minut walentynki już się skończyły. Ale i tak, pamiętajmy, trzeba się kochać przez cały rok. Tak, ja się zgodzę z tym. Oczywiście jak najbardziej. Ale powiem ci, że co mnie spotkało niepokojącego, to było to, że byłem na okienkach i po prostu nawet zostałem od razu, powiem ci, z ruchu takiego, co bym chciał powiedzieć, od razu pyk, ban. Nie wiem czemu, czy to jest po prostu, to jest rządowa taka, że tak powiem, akcja. Ale na temat tego, na temat właśnie dzisiejszego dnia,
Czyli walentynki, bo to są walentynki, to są ogólnie dnia, takich nasze dni. To są dni zakochanych kobiet, dziewczyn, gdzie jesteśmy, wiadomo, par To też jest obojętnie, bardzo taki ważne czy taki. Jest, to jest święto państwowe, nasz nasze dzień, warszawskie, w którym nasze państwowe, powinniśmy się polskie. cieszyć, że jesteśmy razem właśnie. I to jest wspaniały dzień. I tu się spotkałem z tym, że po prostu chciałem coś napisać, po prostu coś innego, innych portali i po prostu zostałem zablokowany. Ja bym chciał wyrazić swoje Przepraszam, na zdanie, chwilę, bo tu ponieważ na przykład piękne chodziło mi rzeczy. o No właśnie, ja że też tak już się powiem, gotuję, nie? dzisiejsze zdarzenie w Sejmie kobiet lewicowych, które jest zupełnie jakiś tam ich Ale taniec, co nas prawda? Bo obchodzi było takie kobiety miejsce, lewicowe w Sejmie w tej taniec, chwili? spełnił jakiś tam Ale czekaj, taniec, który nie żebym wiadomo co, ale ja bym chciał powiedzieć tak, oni chcą te kobiece lewicowe skraść nam to właśnie święto wspaniałe, A które tak. mamy, Ale nie, to nie, nie. według Przepraszam, to nie siebie, jest nasze żeby święto. kraść nam to właśnie święto wspaniałe, A które tak. mamy, Ale nie, to nie, nie. według Przepraszam, to siebie, nie jest nasze żeby święto. nasze Jakie święto nasze? wspaniałych ludzi, To nie jest, par, nigdy które nie było mamy. i nigdy nie I to będzie jest nasze najbardziej święto. smutne w Także tym wszystkim. Jakie nasze święto? Piętą hamuj, Czekaj, kolego. Mirzma, dobra. Ale my mówimy dzisiaj o tym, czy na Dobrze, te przykład walentynki się relacje, skończyły. bo ciebie nie było jeszcze, ale wszyscy się wypowiadali. Co sądzisz, czy dla dobra systemu społecznego, a szczególnie dla dobra dzieci, lepsze będą relacje monogamiczne czy poliamoryczne? Znaczy, wiesz, ja ogólnie się, ja jestem rocznik 8-4, który się rodził po prostu w normalnych społecznościowych relacjach i za tym Czym jestem. jest normalne Nigdy z tego społeczne relacje? Ja nie tylko będę, się pytam, czym jest wiesz. normalne Dobra, społeczne rozumiem. relacje? Kinizba, poczekaj. Poczekajcie, bo ja przeczytam parę rzeczy. Tu jest tak, pogromca Patoli. Całe życie jest dniem zakochanych, a nie jakiś jeden dzień, bo wam powiedzieli piękne słowa. I jeszcze tu było. Wiesz co, ja ci powiem tak, całe życie, że tak powiem, socjaliści i komuniści walczyli zawsze z nami. No I to nośmy pończochy 8 oni marca, zawsze walczyli z kurde. tym, walczyli na przykład z kościołem, który był dla nas po prostu, który dla nas był Pięknie, pięknie, ale poczekaj, zbawieniem. czekaj, bo Który po prostu, schodzimy na jakby nie temat było, religii. dzięki Kościołowi, żeśmy Nośmy zwalczyli pończochy komunizm. 8 marca. Jakby nie było, Jakby zwalczyliśmy nie było. komunizm dzięki Kościołowi, gdzie Czekajcie, słuchajcie, bo wspólnotą tu. nas zjednoczył i nas No. i po prostu żeśmy zwalczyli. I Super, komunizm super. zawsze będzie walczył z nami po to, żeby nas rozdzielić. I on to Dobrze, właśnie robi nieobecnie. super, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Poczekaj, bo teraz jeszcze ktoś do nas przyjdzie, chyba, ale pamiętajcie, że kurczę, trochę się boję, bo to może być duch, ale słuchajcie, tak w ogóle chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj są walentynki i zaczynamy rozmawiać o Nie ma relacjach walentynek. w systemie społecznym, ale to jest tylko początek, czyli kilka dni będziemy na ten temat Witam, rozmawiać witam. i nawet jesteśmy umówieni z Sajko, że prawdopodobnie w piątek też przyjdzie i opowie nam ze swojej perspektywy, a jest to O człowiek, kurczakach, o kurczakach. Sajko opowie o kurczakach. który Ja już to oglądałam serdecznie, przywitacie ten się. film, już wiem o co chodzi. Tak, czekajcie, jeszcze Esmus. Witam. Witam, witam. Chciałeś coś powiedzieć prawdopodobnie w tej sprawie? Tak, a o czym była gadka? Bo ja tutaj mam dużo do powiedzenia, tylko musicie O mi. relacjach No to seksualnych. jak nie słuchałeś, to po co? Ale czekaj, dobra, niech powie. O relacjach seksualnych mów. Poliamoria czy monogamia? Lubisz dużo kobiet czy tylko jedną? Dużo kobiet, a O, zarówno. no i mamy odpowiedź. Widzicie, No. krótko i na temat. O. No. Ale też lubię chłopaków. To jest dużo. Aha, a no to dobrze. Czyli mamy tutaj pewne też inne sposoby życia. Dobra, czyli słuchajcie, wiecie co, bo ja, tak jak powiedziałem, jest 8 po Jezus Maria. Walentynki się skończyły, ale
Leszek, wyglądasz jak Jezus. Proszę? Lesiu, wyglądasz jak Jezus. To miły komplement. Co chcesz obrazić? Nie wiem, czy to traktujesz jak komplement. Nie obrażam nikogo. Ja mam syna też, który wygląda prawie jak Lesio, tylko że jeszcze nie jest siwy, bo jest dużo młodszy od niego i tak samo chodzi. Super, słuchajcie. Super. Każdy ma swoją wolność. Ludzie, mamy swoją wolność i uważajmy na to, co mówimy. Każdy człowiek jest wolny. I tak naprawdę, czy my kochamy to, tamto, czy mamy monogamiczny, czy poligamiczny związek, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. Dobrze. Poliamoria to też nie oznacza, że musisz... Znaczy, pamiętajcie, że to, że masz wolność uprawiać seks, nie znaczy, że masz obowiązek z kimś uprawiać seks. Stary, zamknij pizdę już. Proszę? Do kogo ty mówiłeś? Zamknij pizdę już, dziadu stary. Leszek, zbastuj. No i pasz, no i pasz, no i po co ci to? No i po co takie okienka puszczać? To jest właśnie tak, jak tamta baba mnie otrzymać wyzywała. No po co takie kurde okienka puszczać? No i co? No i co ci to da? No. Gówno, satysfakcja. Słuchajcie. No, satysfakcja. Puszczać. No i co? No i co ci to da? No. Gówno, satysfakcja. Słuchajcie. No, satysfakcja tego, żeby sam gościu takie coś takiego robił, to jest dla mnie... Po prostu super, super, dzięki Himmelsbach. Słuchajcie, Kingo, ogniu kochany i zgonku i drogi Himmelsbachu. Powiedzmy, że zawieszamy tą rozmowę. Tu ktoś na okienko, ale słuchajcie, ja właśnie będę teraz... O kurczę, Zenek Borewicz. Nie, to jest pewnie też ten sam nasz kolega. Znaczy, jeżeli ktoś będzie mnie wyzywał, Leszku, to ja schodzę automatycznie z okna, bo ja sobie nie pozwolę na to, żeby ktoś mnie wyzywał tak jak niestety, ostatnio. Ale Leszek mi odebrał funkcję blokowania. Bo... A tu jest w ogóle poniżej mnie też Kinga Szasko? No Kinga tak. Jest z nami, tak. Ja do Kingi nic nie mam. Ja w ogóle ale słucham nie, każdego ogóle tego. I ja do Kingi nic nie mam. Uważam, że Kinga robi bardzo dobrą robotę. Oczywiście, i powinniśmy Kinga promować Kingę. Z najlepszych. Ja w ogóle. Ale moja żona to też ma najbardziej Kinga. Także Kinga. Którzy prowadzą. Nie, jeżeli chodzi o Kingę, to przyrzekam, że jest jedyna osoba, którą mogę promować i mogę mówić o niej. Bardzo mi się nie podoba, znaczy wiesz co, nie chcę wiązać w ogóle Kingi z mistrzem, no bo mi się to powiązanie w ogóle nie podoba, ale to jest moje zdanie. Okay, zapędzamy się, to nie jest temat dzisiejszego live'a. Dobrze, okej. Okay. I żadnego aktu własności do nikogo nie podpisywać, Kinga, ja jestem samodzielnie funkcjonującą jednostką. W tym momencie ja zacząłem pierwszy mówić. Cały czas schodzicie na boczny tor. No. Tak. I to nie jest temat dzisiejszego live'a. Dobra. Ale jeżeli ja mówię, to nie przerywajcie, bo taka jest ducha masz, Leszek. No. Dobra, widzicie? Ducha masz, Leszek. Przepraszam, tak, nie, to nie ja chciałbym się skoncentrować na temat dzisiejszego live'a, a ty w ogóle tak pierdolisz himalaista, czy nie wiem co tam jest napisane, ten, bo jestem ślepy, no i ten, cały czas chodzicie na inny tor i przerywacie Leszkowi i zagłębiacie go w inne tematy. Jak nie, to naprawdę zostaniecie zablokowani, no. Dobra, nie, Zgonek, tyle, cicho, później do ciebie zadzwonię po live'ie. Przestań, na luz. Słuchajcie, bo tu jeszcze ktoś tam pisał, ale... Słuchuję już od półtorej godziny. Przepraszam po was, słuchajcie, natomiast... Gnoju, kurwa, z tego live'a, no. Zgonek, daj na luz, powiedział pan. Dobra, słuchajcie, teraz... Himalajsta, został w kłopocie. Dopiero za chwilę. Ale teraz, Zgonek, poczekaj. Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałbym, żebyście podsumowali na dzisiaj i zapraszam was na kolejne dni rozmowy o relacjach seksualnych w systemie społecznym. Jeżeli macie ochotę, oczywiście. I jeden przekrzykuje drugiego, ja uciekam. Pozdrawiam, dobrej nocy, Ad Astra. Hej, peace and ja love. Pozdrawiam wszystkich. Leszka, Zgonka, Himalistę, Kingę. Pozdrawiam wszystkich i uważam, że rozmowa powinna być spokojna. Pozdrawiam. Cały czas gadacie o czymś innym niż na temat dzisiejszego live'a. No. Cały czas. Dobra, ale już nie krzycz, Zgonek. No. Zgonek, nie krzycz. Proszę, Zgonek. Zgonek, nie krzycz.
I Ja pozdrawiam z wszystkich. Kingą i z Ogniem i tutaj z Him coś tam, tutaj Himmelsbach. Gadajcie na temat. Wiadomo, ciężko ci wymówić Himmelsbach, jakby nie było. Tak, dobra, tyle, wystarczy, wystarczy tego. Dobra, słuchajcie, Kinga, no to jeszcze na Ale to... Ogienek możemy porozmawiać, oczywiście. Ale cicho, tyle, na dzisiaj tyle, tylko jeszcze Kinga. Wiesz co, ja bym chciała, żeby... Żeby więcej porządku w chaosie. No, chciałam ci doradzić, że powinieneś sobie zorganizować moderatorów, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wam dziękuję za te opinie w moim temacie i proszę mnie z mistrzem nie wiązać, to są osobne dwa byty, my nie tworzymy jakiegoś teamu czy coś w tym stylu. Trzecia rzecz jest taka, że Zgonek, ja cię przepraszam, że ci weszłam w słowo, natomiast bardzo emocjonalnie reaguję na temat związany ze mną, jeśli on jest poruszany publicznie i to w jakiś sposób może mnie tłumaczy, może nie. A podsumowując to, co było tematem live'a, to tak jak powiedziałam, miłość, miłość, miłość i dzięki. Żyjmy i dajmy miłość, przyjaźń, nic więcej. Tak jest. Niestety muszę wam powiedzieć z przykrością, walentynki skończyły się 14 minut temu, ale i tak kochajmy się cały czas, całe życie, cały rok. No, dobra. Słuchajcie, przeczytam wam krótko. Peace and love. No. Peace and love, oczywiście. Przeczytam wam krótki tekst. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas. Nazywa się przyjaźnią. Przypominam, Edward Abramowski, tekst z 1897 roku. A na koniec funkcja religii, Niklas Luhmann, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia środowiska nienależnego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Dobra, dzięki wam serdecznie. Dzięki Leszku, naprawdę dobrej nocy. Jeżeli będą takie audycje, że nie będziesz puszczał, że ktoś mnie wyzywa, chętnie wejdę. Dobrze. A ja właśnie tym razem... Znaczy, przepraszam cię, wiesz co, będę, ja... Następnym razem będę robił czystki, to tak już po kolei. No, także, no wiesz co, przepraszam, ja nie, byłem w toalecie. Nie, pogadamy jeszcze po tym, po live'ie. Słuchaj, pozdrawiam cię Zgonek, naprawdę bardzo serdecznie. Pamiętaj, ja będę... Dobra, ja mówię. Ja będę robił wszystko, żeby się ludzie nawzajem nie wyzywali. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że to jest live anarchistyczny. I ja jestem moderatorem. Nie mamy pewności, czy nie wydarzy się coś. A było jest Zgonek, kiedy ta baba mnie wyzywała od szmat? Proszę. To strasznie uraziło. Ale no to ja to było natomiast na... tutaj na przykład też pracujemy nad własnym charakterem, żeby się... Zgonka się zapytałam. Na... Ale to było dobra. Dzisiaj? Dobra. Nie, nie. Nie, nie, nie dzisiaj. Nie, to nie, było ze 3 dni temu. No albo 3 dni temu, no coś takiego. No. Ten. No, no. Tylko poczułem się bardzo uważam, nawet do Leszka napisałam. Ale słuchaj, ja nikomu nie ubliżam, nikomu nic nie robię. Jeżeli ale ktoś wchodzi słuchaj, i ubliża mi, to mnie to urza. Ale słuchaj, przez to, że ja tak brałem i ten, blokowałem ludzi, to Leszek mi odebrał funkcję blokowania. No tak, bo to cię ponosiło. Słuchaj, budowlaniec, wiesz co, ja na przykład, wiesz co, też kiedyś tak myślałem, że pijanych nie należy wpuszczać na okienka, ale wiesz co, pamiętaj, że żyjemy w systemie, gdzie ludzie spożywający alkohol to jest 90% populacji, więc musiałbym po prostu... Ludzie piją, śpają i jeszcze inne rzeczy robią. Tak, natomiast kiedyś przyjdzie moment,
kiedy wejdziemy na wyższy poziom i tam ludzi pod wpływem alkoholu po prostu nie będziemy zapraszać. No dobra, słuchajcie, dzięki, peace and love. Pozdrawiam cię, Zonek, Leszku, mimo, dużo miłości, Hima coś tam. Himmelsbach, no kochana. Himmelsbach, okej. Okay. No. Zgonek, dla ciebie dużo miłości i no, ja trzymaj tak samo się. Wszystkim dużo życzę miłości i spójności i żebyśmy się spotkali na następnym dniu jeszcze lepszej rzeczywistości. Żebyśmy, ludzie, ja wam życzę tylko i wyłącznie tego, żebyśmy nigdy nie stawiali, że ten taki, ten taki, ten taki. Wszyscy jesteśmy równi. No, jesteśmy tylko jedną jednostką. Ale niestety jest rzeczywistość jest inna, ale wiadomo, będziemy sobie tego życzyć jak najlepiej. Dobra, to życzmy sobie, żebyśmy byli wszyscy na równości. Wszyscy jesteśmy na równi i wszyscy dokładnie. Mamy na równi. Czy ktoś ma takie zdanie, czy inne? Mam telefon, ale potem do ciebie zadzwonię. No, na razie. Z szacunkiem. Pa. Trzymajcie się serdecznie.